Dzień dobry moi drodzy. Jeśli w tej chwili mnie słyszycie i widzicie, to znaczy, że mamy 9 listopada 2022 roku i na pewno jest już godzina późniejsza niż godzina 7 rano. Dlaczego jestem o tym przekonany? Dlatego, że każdego dnia o godzinie 7 ukazuje się nowy odcinek codziennika biblijnego, w którym duchowni naszego Kościoła starają się spojrzeć na Słowo Boże i w krótkich słowach wyjaśnić, przybliżyć, a może i zainspirować tym Słowem do lepszego życia. Dzisiejsze nasze Słowo, które daje nam książeczka z Biblią na co dzień, zapisane jest w Księdze proroka Izajasza w 11 rozdziale, 9 wersecie. Posłuchajcie. Ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Zachęcam Was do tego, aby w trakcie dnia sięgnąć po Pismo Święte, otworzyć 11 rozdział Księgi proroka Izajasza, bo tam opisana jest wizja Królestwa Pokoju. Tam opisane jest, co wydarzy się, gdy przyjdzie Książę Pokoju, ten, który wyrośnie z pnia Isajego. My wiemy, że chodzi o Zbawiciela, o naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przyjdzie, aby sprawiedliwie sądzić, aby wypowiadać słowa, które będą słowami oczyszczenia dla innych, słowa, które będą dodawały siły i otuchy, ale też przyniesie sprawiedliwość i pokój. To, kiedy On przyjdzie, będzie oznaczało czas zupełnie nowego porządku, zupełnie nowych relacji, zupełnie nowych wartości, które zapanują pomiędzy ludźmi. A najważniejszą, jedną z najważniejszych z nich będzie właśnie pokój. Pokój pomiędzy ludźmi, którzy są zwaśnieni, którzy ze sobą nie rozmawiają, którzy wyciągają może broń i do siebie celują nawzajem. Pokój wszędzie tam, gdzie będą otwarte serca i będą chcieli przyjąć przesłanie i posłanie Jezusa Chrystusa. Wtedy, gdy nastąpi Jego poznanie, poznanie Jego woli, Jego mocy i Jego słów, nastąpi wypełnienie tej obietnicy opisanej w Księdze proroka Izajasza w 11 rozdziale, a ziemia zostanie wypełniona jakby wodami, tak jak wypełnionym wodami jest morze. A w Ewangelii Jana w 16 rozdziale i 13 wersecie czytamy: gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Jeżeli ktoś został przez Ducha Świętego natchniony, będzie chciał mówić tylko prawdę. Nie będzie potrafił kłamać. Będzie chciał przekazywać to, co jest wolą Boga innym, bo Duch Prawdy go do tego uzdolni. Czy mamy już Ducha Prawdy w sobie? Czy mamy pokój w swoim sercu? A przecież nazywamy się chrześcijanami, ewangelikami, katolikami, prawosławnymi. Nazywamy się tymi, którzy zostali w Kościele natchnieni przez działanie Ducha Świętego. Nie osiągnęliśmy jeszcze na pewno doskonałości. Do tego dążymy, staramy się tę doskonałość osiągnąć. Dlatego mamy dziś zawołać do Księcia Pokoju Jezusa Chrystusa i Ducha Prawdy, aby odmienił nasze życie. Pomódlcie się ze mną. Łaskawy Panie nasz i Boże, widzimy, boleśnie nawet odczuwamy, że Królestwo Pokoju nie zagościło jeszcze na tym świecie. Twoje Królestwo Pokoju, Twoja wizja pokoju dla nas wszystkich, dla wszystkich narodów na całej ziemi. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ nie mamy poznania Twojej woli. Albo wielu przed tym poznaniem, przed tą wiadomością, przed tymi informacjami o tym, co przynosisz, ucieka, albo według nich nie chce żyć. Dlatego Cię prosimy o wylanie Ducha Twego Świętego na tę ziemię, o czas przebudzenia, czas, w którym ludzie będą mówili prawdę, nie będą się oszukiwali, nie będą się okłamywali, ale będą dążyć do tego, aby jako pochwyceni i zbawieni przez Ciebie żyć tak i działać, aby wpływać na innych, aby również pozostali mogli doświadczyć Twojej łaski, Twojej pomocy. Panie, powierzamy cały ten dzień Tobie. Chcemy w prawdzie dziś wzrastać, prawdą się posilać,
a Ty daj nam Twój święty pokój. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Błogosławionego, dobrego dnia dla każdej i każdego z Was. Zostańcie z Bogiem.